Głos Nidzicki numer 35, strona tytułowa. Gminna inauguracja roku szkolnego 2014-2015 w Zespole Szkół numer 3. Strona druga. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Odblaski obowiązkowe. 31 sierpnia weszła w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym musi mieć założone na sobie elementy odblaskowe. Artykuł obok. Czas na rejestrację komitetów wyborczych. Od 27 sierpnia do 8 września można rejestrować komitety wyborcze, które wystawią kandydatów na wójtów, burmistrza i prezydentów oraz do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Strona piąta. Bezpieczna droga do szkoły. Od 1 września policjanci w pobliżu szkół. Ich obecność ma przypomnieć kierowcom o konieczności zmniejszenia prędkości, a uczniom o bezpiecznym przekraczaniu jezdni. Strona szósta. Powiedzę nie tylko do szkoły. Matematyka z portalem Mega Matma. Miejsko-gminna biblioteka publiczna zaprasza uczniów, studentów i nauczycieli do bezpłatnego korzystania z portalu Mega Matma. Jest to forma codziennej nauki matematyki z obszernymi opracowaniami tematów omawianych w szkole. Strona siódma. Burmistrz oddał klucze od bram miasta. Rzemieślnicy zawładnęli rynkiem. Swoje wyroby prezentowało około 30 wytwórców z całej Polski. Targom towarzyszyły konkursy, muzyka i inscenizacja egzekucji ścięcia głowy Ewy Turkowej. Strona dziesiąta. Senior 2 dni. Ciężarowcy weterani z Polski i Europy zawitali do Nidzicy i zmierzyli się ze sztangą. Relacja Wojciech Rzodkiewicz. Strona 11. Fotorelacja.